Cześć! Zapraszam Was na bike check kolejnego roweru, który mamy okazję testować i kolejnego roweru marki White. Tym razem jednak będzie to rower szosowy, ale dosyć nietypowy jak na szosę. White Glencoe przez producenta określany jest jako Road Bike Plus i tym, co go najmocniej wyróżnia na tle innych rowerów szosowych czy graveli. Dlaczego graveli, to za chwilę wyjaśnię. Wyróżniają go koła najbardziej, ale o nich powiemy później. Na razie skupmy się na ramie. Ramę Glencoe współdzieli z gravelami właśnie White'a, dlatego wspomniałem o gravelach wcześniej. Jest rama oczywiście aluminiowa i w przypadku modelu Glencoe połączona z aluminiowym, a nie karbonowym widelcem. Oczywiście mamy tu elementy typowe dla White'ów. Rower jest błotoodporny, do tego White nas przyzwyczaił od dawna. Kable poprowadzone są w ramie i oczywiście uszczelnione odpowiednio. Mamy tu na dole mocowanie na chociażby błotnik. Tak samo w przednim widelcu, czy w tylnych widełkach takich mocowań nie brakuje. To co typowe dla White'ów, czyli zintegrowany i uszczelniony dodatkowo zacisk sztycy. No i kolejna rzecz typowa dla White'ów, czyli single chainring, SCR. A to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że mamy do czynienia tutaj z napędem jednorzędowym 1.11. Z przodu mamy zębatkę 44T. Z tyłu kaseta o rozpiętości 11.42, firmowana przez SRAM-a i całość obsługuje tylna przerzutka SRAM Apex i manetka również SRAM Apex, podobnie jak tylna przerzutka. Tak samo dźwignie hamulcowe pochodzą z tej grupy. Skoro już wywołałem hamulce do tablicy, mamy tu do czynienia z hamulcami oczywiście tarczowymi firmy dosyć rzadko spotykanej w Polsce TRP. Co ciekawe, z przodu zdecydowano się na hamulce hydrauliczne, natomiast z tyłu mamy hamulce mechaniczne, również tarczówki, również TRP, ale mechaniczne. Mam już pewną opinię na temat tego rozwiązania, natomiast o dokładną ocenę hamulców oczywiście pokuszę się po całym teście w podsumowaniu pisemnym już na blogu. Jeżeli chodzi o tarcze, zarówno z przodu i z tyłu mają one 160 mm. A model tych hamulców to High Road i dotyczy to zarówno przodu, jak i tyłu. Kokpit. Firmowany przez White'a w całości i raczej bliższy gravelom niż szosom, głównie ze względu na mostek i kierownicę. Mostek ma długość 80 mm dla rozmiaru 54 cm ramy, bo taki rower akurat mam do dyspozycji. Natomiast szerokość kierownicy to aż 500 mm. Więc jak na szosę dość dużo. Całość firmowana przez White'a, co zresztą widać doskonale zarówno tu, jak i tu, jak i na korkach. Dosyć ciekawa jest owika, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale wygląda dosyć ładnie, jest wygodna przede wszystkim, ale wygląda jakby była zrobiona z materiału bardzo wysokiej jakości. I do tego, tak jak już wspomniałem wcześniej, dźwignie hamulców i manetki SRAM Apex. Tak, tam jest kot. A jak wiadomo, internet lubi koty, więc przywitajmy się z kotem. No to koła. Jak na szosy przyznacie, dosyć szerokie. Mamy tu obręcze WTB ASYM I23. O szerokości właśnie, jak sama nazwa wskazuje, 23 mm. Szprychy również WTB. Do tego piasty, jak już wspomniałem wcześniej, firmowane przez White'a. Z przodu 12x100, z tyłu 12x142. Szerokość obręczy 23 mm. Do tego trzeba było dobrać odpowiednią oponę. Również padło na WTB, a konkretnie na model Horizon. Tak, dobrze widzicie, 47C, czyli Road Plus, jak nawet na samej oponie jest napisane. Plusy wchodzą również na szosę. 650x47C, czyli w odpowiedniku, jeżeli ktoś woli stosowaną w kolarstwie górskim nomenklaturę, 27,5x1,75. Opona jak w rowerze nie jednym, podejrzewam, cross country, ale żeby nie być wrednym, to powiedzmy, że w trekkingowym.
Jednak w odróżnieniu od rowerów typu gravel chociażby opona jest gładka, ma oczywiście jakiś delikatny bieżnik, ale nie ma kostki tak jak opony w gravelach. Jest nastawiona raczej jednak na jazdę po asfalcie i po utwardzonych nawierzchniach. Świetnie sprawdza się na kostce brukowej, to już z doświadczenia mogę Wam powiedzieć. Na nierównych asfaltach, na szutrach ubitych, niekoniecznie asfaltowych nawierzchniach na pewno daje radę. Na pewno jest to rower bardzo ciekawy, bardzo nietypowy. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy i to, jak ten rower się sprawuje, co ja o nim sądzę, oczywiście wszystko to znajdziecie za jakiś czas na blogu w pisemnym podsumowaniu tego testu. Także serdecznie Was tam zapraszam. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście do śledzenia nas na Facebooku czy na Instagramie, a także do zasubskrybowania tego kanału, obejrzenia innych filmów, które pewnie już gdzieś koło mojej głowy widać. Zapraszam serdecznie jeszcze raz.